Na razie w tym meczecie modlimy się w piątki wakacyjne, bo mieszka nas wtedy dużo w domach letnich. Albo przyjeżdżamy z miasta święte, wtedy w 100 osób się modlimy. U nas jest powiedzenie, że kruszyniane bochoniki to Mekka Medyna polskiej Tatarów. I to jest miejsce ważne, bo jest tu cmentarz. A cmentarz jest czynny tylko tu. To jest Kopchitominwa, kazalnica. Duchowny stoi na górze i twarzą do wiernych mówi kazanie. Kazanie po polsku, a modlimy się po arabsku, bo przetłumaczony Koran jest już interpretacją. Teraz nasze dzieci w Białymstoku chodzą do jednej podstawówki na lekcję religii w sobotę. Uczą się zasad wiary na wyczytaniu po arabsku. W tej sali modlą się mężczyźni, tu starsi. Jeśli brakuje miejsca, chłopcy młodsi idą na balkon, a kobiety modlą się w oddzielnej sali z tyłu za filoneczką, żeby się nie rozpraszać w czasie modlitwy. I na ścianach wiszą muchiry, cytaty z Koranu. U nas wizerunki ludzi, zwierząt, meczety są zakazane, bo się czci Boga, a wizerunku Boga nie ma. Tu mamy szahadę wyznanie naszej wiary. Nie ma Boga oprócz Najwyższego, a Muhammad jest jego wysłannikiem. My wierzymy w jedynego Boga. Tora, psalmy Dawidowe, Ewangelia i Koran to święte księgi. Wierzymy w proroków, ale nie mamy świętej Trójcy. Wedle muzułman nie powinno się na proroka Jezusa mówić Syn Boży, bo Boga nikt nie zrodził, nikogo nie mógł zrodzić i nikt jest mu równy. Wierzymy w anioły, w sąd ostateczny i przeznaczenie. W islamie nie ma spowiedzi. Jeden anioł spisuje dobre uczynki, drugi złe, a Bóg osądzi. Na nasze obowiązki to szahada, wyznanie wiary, hacz, pielgrzymka do Mekki. Trzeba raz w życiu odbyć, jak zdrowe finanse pozwolą. Było 50 muzułman z Polski, bo Tatarom król saudyjski pielgrzymkę fundował. Mój brat był, ja jeszcze nie. Trzeba się 5 razy dziennie modlić, pościć miesiąc Ramadan. Przez 30 dni tego miesiąca muzułmanie powstrzymuje się jedzenia i picia i wszelkie przyjemności od świtu do zachodu. Dziecko, osoba starsza, kobieta w ciąży czy chory pościć nie musi. No i ostatnim naszym obowiązkiem jest jałmużna. Trzeba minimum 2,5% odłożonego bogactwa przekazać biednym. Nasz imam ma rodzinę i pracuje. Tak, pastor. Została nam tylko religia, tradycja, kuchnia, a językiem nie mówimy 300 lat, mówimy już polskim. I bierzemy udział w życiu publicznym. Na przykład znano audycję Matysiakowie i tworzyła Tatarka pani Czernet Kulturzycka. Profesor chemii z Polskiej Akademii Nauk Osman Achmatowicz. A z Rózgieni z Litwy pochodził aktor amerykański Charles Bronson. To był Tatar litewski. Jak był teraz PiS w Polsce, to myśmy się podawali. Narodowość polska, pochodzenie tatarskie, wyszło 1800 osób. A jak w poprzednim spisie była kategoria tylko narodowość, był problem się podać. Narodowości tatarskie podało się niecałe 500 osób. Ja pracuję w Warszawie w pierwszym spisie. Podała się narodowość tatarska, a po przyjeździe do domu okazało się, że brat rodzony babcia są narodowości polskiej. A nasz profesor, a teraz ambasador Polski w Kazachstanie, pan Selim Hazbiewicz, napisał wierszyk pod tytułem Tatarski sen. Mieszka we mnie Polak i Tatar. Jeden nosi Maciejówkę, drugi Krymkę. Znak szable ostrzał tak samo. Szalony poezją na stepa Kipczaku, tatarsko szablo walczą o Wielką Polskę. Wilcze futro z litewskich lasów na obu leży tak samo. I my wracamy i nasza pieśń. Otrzymam. Przybyło tu wedle zapisu 45 rodzin wojskowych z Litwy. A wsie tatarskie pod Wilnem powstają w XIV wieku. Uciekali z powodu wojen i byli Tatarzy przyjmowani na służbę. Od herbu półtorzycki. A imiona mamy już tureckie razy. Ani Bóg, ani prorok. Nie każe wam grabić, ani zabijać, a nam być niewdzięcznymi. Zabijamy was nie jako braci swoich, ale hultajfie robić.
PRL-u na Podlasiu Tatarzy mieli bardzo dużo zakładów garbarskich. Tak żartobliwie można powiedzieć, że Tatarzy generalni w historii Polski garbowali skóry na różne sposoby. I nie było bitwy, w której by Tatarzy nie brali udziału. Na opuszczony cmentarz w Studziance Lubelskiej jest na przykład pochowany generał insurekcji kościuszkowskiej Tatariusz Zygielak. Nawet pułkownik pod Mąciowicami był Mustafa Achmatowicz. I staramy się we wsi żyć w zgodzie, ale mamy jeden problem. Mamy we wsi święta prawosławne, katolickie, muzułmańskie i nie ma kiedy pracować. A święta sąsiada nie wypada przeszkadzać. W Polsce mamy czyny dzisiaj trzy cmentarze. Tu, w Bochonikach i w Warszawie. Bywa, że jak umiera Tatar w innym zakątku Polski, to go przeważa pochować, jak dwa tygodnie temu pana z Gdańska. U nas tak się chowa rodzina. Do nas jadą Murawcy, Pokławcy, Bogdanowicze, na przykład do Bochonich Muchy Szczęstowicze. Tak rodami. I w naszej tradycji, jak się pochowa, to się progów nie narusza. Nie chowamy do tego, co jest tego miejsca.